ostatnim naszym spotkaniu z Dawn of Man niestety zostaliśmy napadnięci, nie mieliśmy się jak bronić, nie wiem, ludzie nie mieli dzid, nie mieli broni i wyginęliśmy. Dzisiaj postaramy się wrócić tam powiedzmy 40 minut wcześniej i wszystkich równo uzbroić i nie będzie już tak, że nas ktoś zabił na śmierć tylko dlatego, że nie wiem, mieliśmy kijek do łowienia ryb w ręce. Trzeba działać. Trzeba działać. Dobra, na pewno to można w ogóle zlikwidować. A to dlatego, że oni się nie wyrabiają tutaj z produkcją. A nie, to jest, czekajcie, bo mamy 8 ludzi. O Jezu, to nie ten atak. To nie ten save, przepraszam. O Jezu, to nie wiem, czy mam save poprzedni. A to jest hardcore, to może nie można wczytywać wcześniej, ale nie, no jak, czekajcie, nie, coś jest nie tak. Czekajcie, jeszcze raz, źle coś kliknąłem. Jak się okaże, że tu nie można wczytywać. 8 mieszkańców to na pewno nie jest ta wioska, to już jest po zniszczeniu. Old save game. O, fuck, tu jest tylko jeden save game. Nie no, to nie mamy szans, to już żeśmy przegrali. To nawet nie ma chyba co grać. Byśmy musieli od początku zaczynać. Hardcore 1 jest z poprzedniej w ogóle gry. Chyba, czy nie wiem, czy coś. No tylko, że my tu ludzi nie mamy, nie? A tu oni zaraz chyba znów atak na nas przypuszczą, jakoś tak to było, no nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, ale wydaje mi się, że to jednak, no nie wiem, dałem, żeby zabić osiołki. To wilki? I nas nie atakują? Ciekawostka. Mamy 3 ryby. Czy oni tu coś polują, tak daleko chodzą? Czy o co chodzi? Nie polujcie tu tak daleko, tu też w sumie już. Te osiołki zostawcie, olejcie je. Wiecie, no... Może i by się dało w tej wiosce tu wrócić do jakiejś takiej formy lepszej, ale... To na pewno nie jest prosta sprawa. Popatrzcie, tu coś upolowali. Ciągle mi narzeka, że nie ma miejsca w... No tak, ale to niech zabiją te osły. Nie? Teraz mi drewno nie jest potrzebne, ani mi to nie jest potrzebne. Ani to, ani to. Ani to, mamy drewna pełno. A nie, sorry, to było potrzebne może nawet. Uratowałem mu życie temu kolesiowi. No zabiją te osiołki czy nie? Na mięso. Lepiej samemu zaznaczyć dwóch typków, bo z automatu zwierzę jak raz dostanie. No wiem, to zaczyna uciekać. Dobra, ale widzicie, zaczęli zabijać te osły. O, i mamy mięso z tego, nie? O fuck, a tu jest jakiś syneczek. Oj, go zabiły. Fuck. No dobra, dwóch mi padło. Najważniejsze, że mają żarcie, nie? Kurde, dobra, no i koniec, bo jest Riders Attack. No i tyle. Nic tu nie zrobimy, bo ich jest po prostu za dużo, nie? A reszta naszych ludzi nie może walczyć, bo ten na przykład jest stary, a reszta w domach jest... Old save game. No to w grudniu jeszcze żeśmy grali. Chyba że naprawdę, no nie wiem, jakieś wieże zrobimy strażnicze czy coś. Ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy to zdążyli tak szybko zrobić. No i tak jak mówię, no tu trzeba anulować te wszystkie rzeczy. Trzeba to pole anulować, tu można... Tu ma jakiś skrót klawiszowy? Delay, delete, delete. Dobra, osiołki. Wszystkie do ubicia. Co do tego jest potrzebne zboże, mamy, patyki mamy i drewno mamy, czyli mogliby to spokojnie zbudować, nie? Ja bym też nie chciał, żeby oni tu gdzieś chodzili i polowali. Bo to się źle skończy, nie? Nie wiem, czy oni są w stanie tu coś wybudować w tym czasie. No może jakby ich schować do tych wież, to oni by zaczęli coś więcej działać. Nie wiem, czy da się tu jakoś burzyć. Może tak, o. Wiecie, może jak w te wieże powchodzą, to się jakoś obronią, nie? Jakieś jedzenie tam robią. Zapiszę to. No, tu jest jeden save tylko, kurde. Dobra, nie są jakieś patyki, inne rzeczy. To się może udać. Ej, mogę kazać budować ręcznie. Chyba, chociaż nie wiem. Coś tu robią. Nie wiem, tego coś nie chcą budować. Czemu? Może dlatego, że na... Okej. Dobra, no to teraz musimy, musimy ten defense spróbować. Włazili tutaj, nie wiem, mam nadzieję, że mają łuki, nie? O kurde, bronią się w tych wieżach jeszcze. Zajebiście, to ja tych wież pełno porobię i tak się będziemy bronić. O kurde, ale ich poumierało. No dobra, ale jest, żyjemy, nie? Już to chyba zapiszę. Aha, muszę to wyłączyć. Wszyscy mężczyźni umarli, nie? To jest problem. Tak mi się wydaje, że tam jakiś jeden, nie? Jeden się ostał i tyle. Dodaj sobie do paska opcję obrony. A to można sobie dodać coś do paska? Zresztą po co mi to, jak ja to się dzieje raz na godzinę? Byśmy poszli ze wszystkimi zapolować na nich. O fuck, nie w to kliknąłem, co chciałem. No, jeszcze jest nas dwóch. Fuck, jeden zginął, dobra. No niech oni to żarcie pozbierają najpierw z nich wszystkich, bo to spleśnieje, zanim coś się tutaj dobrego wydarzy. A mieszkańców jak ubywało, tak ubywa, bo giną, kurde, na śmierć. Co oni tu idą robić? Dobra, to ja ustawię jakieś limity teraz. Manage Resources Limits. Niech będzie 30 tego. Dobra. W sumie to tyle mogę, jedyne co mogę ustawić. Trader chce coś pohandlować. No, Fruit Domestication by nam się przydał, tylko za co on to chce? Kurde, za dużo. Nie, nie chcę z tą handlować, leszczu. O, osiołka zatrudnili na... i wozem teraz jeździ. A nie, to ten koleś, kurde, miał osiołka. Ja wszystkie osiołki pozabijałem, więc... sorry, nie ma już osiołków. No i co? I oni nie poszli zbierać tego jedzenia? Mi się wydaje, że myśmy... że tu są same dzieci w tej wiosce już i to jest problem. Wiecie, że nie ma dorosłych, nie? Mamy tak, total population, mamy male children, male adult, widzicie? Mamy 2 dorosłych i 1 starego, no to kurde, to nie jest, wiecie, my tego tak nie przeżyjemy, no, znaczy zobaczymy, no, postaramy się coś zrobić. Nie wiem, ile te dzieci muszą rosnąć. Wiecie co, to prędzej trzeba by było tak zrobić. Nie wiem czemu na przykład tamten jeden ściął drzewo. Nie wiem z jakiej paki. A to czemu my w ogóle tak dużo jedzenia potrzebujemy? Oni chyba to po domach liczą, wiecie? A nie po tym, ile tak naprawdę potrzebujemy jedzenia, nie? Noszą tu te patyki i tak nie mają tego, i tak nie ma sianka, żeby to zrobić. Na plus kliknij, co na plus? Jakieś plany na pracę po Twitchu? Co to znaczy plany na pracę po Twitchu? Po streamie to jest niedziela, idę odpocząć. Jak widzę to miasto, to przypomina mi się koles, no nie wiem. Kurde, no nie ma żarcia, no ale co ja mam zrobić z tym, że nie ma żarcia? O! Nowi mieszkańcy, widzicie to? Ale się ich porobiło, zajebiście. O, no to teraz od razu praca przyspieszy. O, widzicie, rozłożą budynek, może jakieś materiały z niego zejdą. O, trochę sianka zostało. Troszeczkę mało mięsa, no, ale no, z drugiej strony też nam, no, wraca nam trochę ta wioska do życia, nie? Mi się śmieje, że pewnie znów sianko zbieram na Twitchu. Dobra, trader przyszedł, znów nam chce sprzedać ten, ale my nie mamy kasy, żeby z nim handlować teraz w tym momencie. Rozpadają się te budynki, potrzebne jest sianko, żeby je naprawić w ogóle. A bo to są te lepsze, to ja te lepsze rozkładam? O kurde. To ja nie chcę tych lepszych rozkładać, ja te gorsze chcę rozkładać. O fuck, ale nie mam sianka. No to niedobrze. No nic, mam nadzieję, że zimę przetrzymają te budynki i przeżyjemy to jakoś. Mamy dużo starych tych, to ja miałem te rozkładać, a nie tamte. To trzeba rozłożyć, a te zostawić, nie? Co oni tu robią? Łuki. Dobra, wizja kobry. Czy tu jest coś do zabicia? Zabiją mi kolesia. Ja pierdzielę. muszą ich pozabijać, bo nie mamy tego. Tylko czy ktoś to zbierze, to żarcie, nie? Teraz jest pytanie tak naprawdę. Bo... Okej, mamy trochę więcej dorosłych, dzieci urosły. Dobra, niosą jakieś stejki, więc chyba ich tam pokroili. Czy to początek feminizmu, że tak masz mało facetów? Masz? Gdzie ja mam mało facetów? Nie, mamy więcej facetów. Jest, wszystko jest... Trochę dobrze, trochę nie, no bo za dużo facetów. Wiecie, jak to się skończy, będą bójki. Zbuduj totemy, wzrośnie zadowolenie i prestiż. No to nie wiem, damy im priorytet na totemy. Co z tą infekcją? Padnie nam ona, czy nie? O, jak śpi, to jest życie wzrasta. Wzrośnie zadowolenie i prestiż, ale tu jest coś takiego jak zadowolenie i prestiż? A, prestiż. A measure of how well... Mamy 116, zobaczymy jak dokończą. No nie wiem, dokończyli i się nic nie stało. Nie zacząłem od nowa właśnie, tylko zabili mi wszystkich. No, zdecydowanie totemy nie podnoszą prestiżu. Nie wiem, kto to napisał na czacie, że tak będzie, ale anuluję ten totem. Oni jak są smutni, to idą do totemu i im wzrasta coś. Aha, no dobra, no to, ale to mamy totemy. O, jak ładnie posadzili. Co znaczy we have no food, jak tu? No to polujcie na coś. Jakieś ryby tam łowią sobie. Teraz zrób bardziej zwartą wioskę, może to łatwiej będzie się... Nie no, już żeśmy odkryli, że trzeba było po prostu tych wież zabudować. I jak oni wszyscy siedzą nasi w wieżach, to tamci nie mogą ich tak zabić, nie? Szybko. Bo najpierw musi wieża paść, a myśmy nie wiedzieli... Ja nie wiedziałem, że to tak działa, no. Właśnie nie mamy tych stajni, nie? No tu bym chciał ten zrobić. Może on co potrzebuje? Dry skin, a to jest jaka? Leder. Raw skin, dry skin. On produkuje dry skin, a leder gdzie się robi? Tu. Skąd pobrałeś spolszczenie do Foundation? O Jezu, nie, nigdzie chyba nie pobrałem. A nie, tam było chyba w tym, na Steamie było, w Steam, tym, w workshopie. Mamy tradera. Trader właściwie nic sensownego nam nie przynosi znów, więc mu dziękujemy. Dobra, już mam 15 mieszkańców. Czyli ilu mamy dorosłych? 8. A miejsc mamy 8. No to trzeba jeszcze tych wież dorobić. No ja to idę równo z tymi wieżami, nie? To jest dla mnie priorytet w tym momencie. Dobra, ja muszę ten dry skin wywalić. Gdzie jest produkcja? Niech ich będzie 15, bo nie mam w ogóle skór do tego. O fuck, Raider atak. O nie. Odechciało mi się już grać, nie wiem gdzie był save ostatni. Co, przeżyliśmy to? Pięciu ludzi mamy tylko. A czemu tu jest więcej? Jeszcze ich nie podliczyło, że zdechli. Tragedia jakaś, nie? Nie zdążyłem ich, kurde, schować, nie? Do tego, do domku. Pięciu wspaniałych. No nie wiem, kto został. Dwóch dorosłych. Jeden dorosły, 4 dzieci. Tak kiepsko to widzę, nie? Jeśli ten dorosły nie umrze na coś, to może przeżyjemy. 7 chlebów, 8... Dobra, no jest jedzenie. Ale jak ta nasza gra ma tak wyglądać, że oni nas będą napadać za każdym razem, kiedy, wiecie... Kiedy my cokolwiek tutaj osiągniemy, to tragedia, nie? Dzieci to mogą patyki nosić tylko, niestety. Budynek nam się rozpadł jeden. Osiołek zachorował. Kurde, nie wiem gdzie tam save był, nie? Niepotrzebnie tyle domów zrobiłeś na początku i ulepszyłeś, nie mając dostaw zboża, żeby je naprawiać. Chłopie, bo ci bana dam, kurde. Wszystko było dobrze, dopóki przecież ja miałem 40 czy 50 ludzi. Jak nie oglądasz i nie wiesz w ogóle co się dzieje, to się nie wypowiadaj, nie? Przecież sobie nie zbudowałem 30 domów po to, żeby mieć 5 mieszkańców. A dobra, daję ci bana już, kurde. Za głupoty, kurde, pisanie. Tak, zbudowałem sobie 15 domów z 5 ludźmi już na początku. Dobra, ta baba jedna. Okej, jedno dziecko dorosło. Dwie baby mamy, tak? No zobaczymy jak kobiety se radzą. Prestiż jest niski, no ale ten prestiż wynika z ilości mieszkańców, tak mi się wydaje, tam tak było. Spadła nam ilość mieszkańców, to spadła ilość prestiżu. Czy da się zrobić, żeby ona na przykład wymusić na niej? Gdzie ta baba jest? Czemu ona nie może tego zrobić? Czemu oni nie mogą nad tym pracować? Bo nie ma skóry, tak? Czy czego nie ma? Skóry nie ma. To niech zabiją osła. Nie to będzie teraz wytapiać. No przecież to najmniej ważne jest wytapianie. Kurde, Sheep domestication to by było dobre. Ty, ale oni nam łuki ukradli? Czemu mamy tak mało łuków i wszystkiego? Siemka Sushio, przebudowujesz Gliwice? No kurde, staram się zrobić tu Gród Gliwickich Biskupin 2.0, ale no nie wychodzi. Jest bardzo słabo. Budyneczki się rozwalają. No z jednym, wiecie, z dwójką dorosłych ludzi to nie da się takiej wioski utrzymać. O, zrobi. Co, no noża nie ma, czy co, żeby to pociąć? Skóra. Czemu tego nikt nie może zrobić? Aha, bo to leder trzeba, ona jeszcze tego nie zrobiła. Mamy tanin gdzieś. Dobra, 2 ludzi dołączyła, mamy 4 dorosłych teraz. Troszeczkę nam to przyspieszy robotę. No powiem wam, że zboża to żeśmy nie za dużo posadzili tutaj. Dobra, kazaliśmy im skórkę zrobić. Będzie ją garbować. Bo ja chcę dla osiołka ten wózek, nie? Bo oni nie mają miejsca dla osiołków, trzeba ich będzie zabić przed zimą. Trader. Fajne rzeczy, ale niestety nie stać mnie. Dobra, wziąłem jakichś typów na polowanie. Dobra. No to nie wiem, co tu trzeba zrobić, żeby oni zaczęli Oni muszą teraz te ciała pozbierać, nie? Ale znów, no nie śpieszy im się z tego, co widzę. A nie, ktoś tu coś robi. To chyba te dzieci. To są osierocone te... Osierocone kozy zostały. Dobra, jak ilość mieszkańców? 4 dorosłych ciągle. O, tu mam defense, będę rzucał. Na dole możesz sobie otworzyć ten notes i tam masz tasks list czy coś takiego i możesz jakieś rzeczy, które znajesz. Ale ten task list to jest, co oni mają robić. Nie? Że ci active i pending, ale to się nie da tego jakoś przesuwać czy segregować. O, jest wózek, patrzcie. Osiołek i teraz mamy osiołka z wózkiem, zajebiście. Nie wiem, co ten osiołek z wózkiem będzie robił, ale no najlepiej. Da się tylko przerywać niestety, no. Może i tak. Co, on zdechnie z głodu, bo nie ma jedzenia? O, znów trader przyszedł. Kopanie studni, no tak jak mówię, no ja z nimi nie handluję. Ja mam w ogóle 29 łuków, a oni w ogóle nie chcą kupić ode mnie, skąd? Nie wiem gdzie te, w ogóle gdzie te łuki są, nie? Aha, tu są. W magazynach gdzieś. Albo w tych domkach? Nie, to jest chyba coś, jakiś błąd jest, bo to nie mam tyle łuków. Dobra, megalityzm. Możemy jakiegoś menhira wykopać jednego. I jak go wykopiemy, to sobie możemy postawić go gdzieś tu w centrum wioski, nie? Bo jak miałem osiołka, to on może, wiecie, go tam dowieść. Dobra, jak tam wygląda prestiż naszej wioski? No powiem wam, że wróciło troszeczkę to do góry. Ale szału nie ma, nie? Nie wiem, czy oni tu coś posadzili, czy nie, co to jest? Aha, coś jest zatrute, ale też jakieś pobugowane, jak tu przecież już nie ma żadnej rośliny. No, 6 dorosłych i 2 starszych. A monolit transportują ludzie, tylko niestety i to zajmuje bardzo... Ale ja mam wózek, to oni na wózek go wezmą i to jest szybko będzie. Powinno być git. No niech tu posadzą to zboże, bo ono jest potrzebne mi do budowy tych, znaczy do budynków, utrzymania i tak dalej, nie? Widzę, że tylko pół pola posadzili. No ale jak ich nie ma pracowników, nie ma mieszkańców, no to no, oni nie posadzą więcej. To jest problem. Zaraz się skończy, bo to wiosna. Oni na wiosnę tylko sadzą. Wiosna zaraz, widzicie, już będzie znikać wiosna. A w sumie dużo ich przyszło dziurki robić, to może nawet. To może się nawet udać. Nie wezmą, jak go wykopią, to musisz przygotować ze skóry i drewna specjalny wózek. A mi się wydaje, że oni go na osłach później wozili, te monolity już później. Że na wózkach to na początku nóż ciągną. A może, no nie wiem. Zobaczymy, najpierw go muszą wykopać, nie? Widzicie, że ja daję na wszystkich kopać monolit i nikt nie kopie monolitu. Bo oni chyba nie wiedzą jak to zrobić za bardzo. Dobra, zbuduję jeszcze wózek. I może z 2-3 wędki. I zaznaczę wszystkich, dam im, żeby robili. Albo tak, to nie wiem, czy ktoś tu coś będzie. Patyki poznosili. Wieżę trochę wzmocnić, bo w sumie często mam 2/3, a i tak mi je niszczą. No, 2-3, no mi też Riders, widzicie, ja tu mam tyle i czekam teraz jak przyjdą, to i tam wszystkich wrzucę do tych wież, nie? Ale czy to wytrzyma? Tego to nikt nie wie. Rybki tu mają jakieś. Nie są. Gdzie oni tu chodzą i po co? No gdzie on idzie? Już tu nie ma nic ani porować, ani nic. Trader. Kurde, no przydałoby się coś pohandlować, no ale mówię, no ja nie mam nic, co bym mógł mu sprzedać niestety. Strasznie nas te ataki Raidersów opóźniły, a oni mają teraz swój własny rozwój, jakby prędkość swojego rozwoju, a myśmy stanęli w miejscu i się cofnęli o dekady, nie? O... Normalnie z ery prawie żelaza do ery, kurde, zboża z tego zbieranego, nie? Dobra, zbierajcie to całe zboże, zanim to skiśnie. Nie będzie ten rider atak, dobra, tu idą. Wzięli dzidy, a łuki mają jakieś? Udało się. Całkiem nieźle się udało, bo padło mi tylko... Ty, nikt mi nie padł. A nie, bo nie wiadomo jak to policzyć teraz. Ktoś tam padł, ale nie wiem kto. Baba gotowała, jak atakowali, nie wiem czy widzieliście. O, ale dwóch też dołączyło. Nie wiem, czy z nich można coś podnieść z tych rajderów. Pies mi umarł. Harvesting tools. Zaraz zrobi babka ten koskę. No i połowa nam się zepsuła tego. Mamy jedno narzędzie do zbierania. Trzeba troszeczkę więcej ich zrobić. O, mamy ten megalit cały wykopany. Teraz go trzeba przygotować do transportu. No, prestiż naszej wioski niestety stoi w miejscu. Mamy też 2 kilofy tylko. Dobra. Coś się zburzyło. Wieża nam padła, czy co? O co chodzi? coś kurde padło, bo słyszałem jak szczeliło. Dobra, kilofiki robimy. Drewno. Mają w ogóle jakieś sikierki? Niby mają, ale czy na pewno? Nie, no dobra, mają aks. To nic nie ma dla nas. Sam nie wiem, powiem wam, że jeśli będzie nam się udawało te ataki rajderów odpierać, to może jakoś się obronimy. A tak poza tym to znów nam ludzie się starzeją, młodzi się nie rosną. Nie wiadomo o co chodzi. Tu na przykład łuk leży, to może te łuki to te gdzieś tu leżą wszędzie po ziemi porozrzucane i dlatego oni liczą, że tego, a tu są łuk, tu jakieś dzidy, a i to wszystko leży, to dlatego to my mamy tyle niby tych broni. O, ładnie, patrzcie jak sadzą. No, szkoda, że jak mieliśmy 50 mieszkańców, to żeśmy tak nie zrobili z tymi tymi wieżami, żeby ich schować wszystkich w środku. To by o wiele lepiej wyszło. Jest tu coś do zabicia? Bizona żeśmy kurde ubili. O, nowy człowiek się urodził. Dobra, mamy mięso mamy. Co ten trader znów? My nic nie produkujemy, więc niczym nie pohandlujemy z tobą, traderze. Kurde, rozpadły się te ciała, widzieliście to? No to chyba z czasem się rozpadają. Najgorzej. Chleb nam się zepsuł. Co, nie jemy chleba? A to ciekawostka. Ale my nie mamy domów chyba. Jesteśmy w stanie domy zbudować, może więcej mieszkańców wtedy przyjdzie. Zobaczmy jak prestiż naszej wioski w tym momencie. No 111, no ciągle bardzo podobny poziom jaki był. Dobra, niech zbierają to zboże, bo to jest ważne teraz. Zbiorą czy nie zbiorą? No nie wiem, powiem wam, że ci zbieracze to tak jakbym średnio, nie? Średnio wypadają jak dla mnie. Dobra, zobaczymy jak prestiż po wybudowaniu tej jednej chatki. Coś zbiera, ale tak marnie. Jak prestiż. O, jeden się podniósł. Nie no, nie wiem, może to od mieszkańców. Dobra, moi drodzy, zapisujemy. Przerwę robimy. No będzie ciężko odbudować tutaj tą wioskę. Ale jakiś plan na to mamy, jakiś plan na to mamy. Przeciwnicy na razie nie są jacyś super, no jak się zdążymy schować w budynkach, to jest git nawet, nie? Więc może przybędzie więcej mieszkańców. Ja już mam szybko pod skrótem ucieczkę do tych wież. O, już mamy 14 mieszkańców, więc znów troszeczkę więcej. Prestiż nam rośnie. Powinno się udać, no. Powinno się udać.